Robert Bryczek, jesteśmy w Akademii Wilanów. Robert, dzień dobry. Dzień dobry. Po treningu zmęczony? No tak, dzisiaj był taki trening pierwszy, jeśli chodzi o ten obóz, dlatego wiadomo, sparingi, 4 rundy zrobiliśmy na luźno i będziemy się rozkręcać powoli z Mirkiem. Macie już w tej chwili podjęty plan, bo z tego co zdążyłem się dowiedzieć, masz dwie walki. Walkę na Fenie w październiku i walkę w grudniu w Czechach. Tak jak chyba założyłeś sobie, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że chciałbyś przynajmniej z dwie walki jeszcze w tym roku stoczyć. Tak. No wiadomo, jaka była pierwsza połowa roku, więc teraz po prostu nadrabiamy straty. Mam ustalony termin grudniowy, mam też ustalony termin październikowy, ale myślę tylko o październiku póki co. O październiku, czyli walka na Fenie. Według wszystkich znaków na niebie i ziemi ma być to walka o pas wagi półśredniej. Organizacja mocno postawiła na ciebie z tego, co widać, tak? Że jednak gdzieś było widać w wywiadach medialnych i w tych wszystkich zajawkach organizacji Fen, że stawiają na ciebie. Czujesz się, że jesteś, możesz być taką twarzą, taką gwiazdą organizacji Fight Exclusive Night? Tak, mocne wejście do organizacji, powrót do Polski, debiut z solidnym bardzo zawodnikiem, Jackiem Jędraszczykiem, efektowna, szybka wygrana, i dlatego pewnie stąd decyzja włodarzy o walce o pas. Ty kompletnie nie byłeś rozbity po tej walce, nic się nie wydarzyło takiego, co przeszkodziłoby ci w zdrowiu, gdzieś nie miałeś kontuzji? Nie, tak widzisz, byłem w pełni zdrowia, dlatego też kontynuowałem po prostu przygotowania, od razu pojechałem ze swoim klubem bielskim Impact w Tatry. I tak można powiedzieć, ciągnę do teraz te przygotowania. To jest ostatni, można powiedzieć, mocny tydzień. Następne dwa tygodnie to już będzie świeżość, szybkość i podtrzymanie tego, co wypracowaliśmy przez ostatnie parę miesięcy. Paweł Jóźwiak powiedział już coś o rywalach. Wybrał któregoś rywala? Tak, było kilku zawodników na tapecie, ale nie mogę na razie zdradzać, który to będzie. Myślę, że organizacja niebawem ogłosi. Mocne nazwisko, doświadczony zawodnik. Jak oceniasz w ogóle? Rewanż może? Rewanż? Nie będzie to rewanż, ale będzie to mocne nazwisko, doświadczony zawodnik. Jak się czujesz w ogóle w tej chwili po zwycięstwie? No bo na pewno natchnęło cię wiarą w swoje możliwości. Dużo ciepłych słów ze strony zawodników, którzy z tobą trenowali, tak jak wspomniałem kiedyś Marcina Naruszkę, który bardzo mocno zwraca uwagę na ciebie. Ja oczywiście wiem, że ty jesteś dobrym zawodnikiem, ale jeśli mówi to już zawodnik, który ma ugruntowaną pozycję, to znaczy, że coś w tym jest. Tym bardziej, że Marcin do gości wylewnych nie należy. Zgadza się. No... Ja tak samo mogę wiele dobrego powiedzieć o Marcinie, dobrze nam się sparowało i to co mówisz, no wiele słów od zawodników, to jest właśnie też siła Mirka Okińskiego, jego klubu, że on naprawdę tworzy fajny, zgrany team, jest tu kupa mocnych zawodników, doświadczonych i nie ma tutaj jakiejś takiej niezdrowej rywalizacji między nami, tylko każdy po prostu się wspiera, każdy ma inny styl, każdy ma bogate doświadczenie i wzajemnie się tam uzupełniamy wszyscy. Z rywali, którzy są już w organizacji Fight Exclusive Night, ty chciałbyś się z kimś zmierzyć? Ja mówię oczywiście hipotetycznie później, bo może być kwestia kolejnego eventu Fight Exclusive Night, czy na przykład na początku roku, tu planowany event, który jest planowany gdzieś tam na początek lutego albo koniec stycznia. Mhm. Nie wybiegam tak daleko w przyszłość, ja nie wybiegam nawet do zaplanowanej już walki, którą mam na grudzień, skupiam się na najbliższej walce. Kontynuuję swoje przygotowania. Wypatrzonego rywala też nie mam, ja nigdy nie odmawiam walk. O tym decydują włodarze i o tym decyduje też trener Okiński. Właśnie, a trener Okiński co zaplanował w tej chwili, jeśli chodzi o twoje przygotowania? Jakiś specjalny plan do tej walki, do następnej walki? Czy raczej to są standardowe przygotowania? Szlifujemy to, co mamy dobre, poprawiamy też to, co mamy słabsze, więc cały czas rozwijamy każdą płaszczyznę u trenera i tak samo parter, zapasy, stójkę, robimy wszystko tak naprawdę. Na ile ty jesteś w stanie oderwać się od Bielska Białej, gdzie mieszkasz i żyjesz i przyjechać tutaj do Warszawy? Ile tygodni jesteś w stanie poświęcić? No bo to trzeba traktować jako kemp przygotowawczy, tak? Czyli ten czas takiego właśnie intensywnego przygotowania, dwóch treningów dziennie, albo czasami jeśli jest bardzo ciężko, to załóżmy jednego, tak? Mhm. Czasami to nawet są 2-3 treningi dziennie, tak jak mówisz. Teraz na przykład na obozie w Tatrach trenowaliśmy po 4 razy dziennie, niejednokrotnie, łącznie z wyjściami w góry.
I tak jak widać po tym, co się dzieje teraz, jeśli chodzi o moją karierę sportową, no to mocno postawiłem na MMA i na pewno będę w Warszawie często. Teraz też spędzę tutaj najbliższy tydzień. Będę to godził póki co z Bielskiem, bo nie mam możliwości jakby przeprowadzenia się tutaj na stałe, ale jakby mój klub i osoby, z którymi współpracuję w klubie, Grzesiu i Maciek, mocno mnie odciążają, rozumią to, że jestem na takim, a nie innym etapie i to mi też pozwala częściej po prostu bywać na obozach. To jest tak, że Bielsko-Biała uważana jest za miasto milionerów, za bardzo bogate. Mógłbyś się chyba przenieść do Warszawy, tu jest taniej. Tak myślę, jeśli o to chodzi, tak oczywiście żartobliwie tutaj dodaję. No tak, jest taka opinia, aczkolwiek to po prostu ludzie się tam osiedlają, ale bardziej ze względu na to po prostu są malownicze okolice. Jest tam spokój, nie jest to wioska, nie jest to też wielkie miasto. Dobrze się po prostu żyje w Bielsku-Białej. Organizacja Oktagon kolejny raz chce Ciebie, chce, żebyś zawalczył, mimo że powiedzmy porażka z Brazylijczykiem gdzieś tam, to była ta ostatnia Twoja walka, jednak spodobałeś im się z jakichś względów i co powiedzieli w ogóle, zachęcając się do walki na grudzień, bo miałeś pewnie swoje plany też. Włodarze widzą we mnie też potencjał, dlatego też zdecydowali się zorganizować moją walkę w grudniu będzie to jako main event, jako główna walka wieczoru. Dlatego też jest to jakaś taka forma wyróżnienia i na pewno nie zawiodę też i czeskich kibiców. Dostrzegli to, że wygrałeś tutaj w Polsce, że wróciłeś na swój tor zwycięstw? Tak, śledzą też polski rynek, śledzą to, jak rozwija się moja kariera i na pewno nie bez znaczenia było ostatnie zwycięstwo. Z wydarzeń, które były ostatnio tutaj w Polsce, coś szczególnie przykuło Twoją uwagę, bo KSW 54, gala, która była też tak naprawdę main event, bo akurat był w wadze lekkiej, tej wagi półśredniej takiej mocnej rywalizacji jak w lekkiej nie było, ale coś ciekawego udało Ci się wypatrzeć? Szczerze mówiąc, nie mam już na tyle czasu jak kiedyś, żeby śledzić wszystkie gale i oglądam tak naprawdę wybiórczo albo urywki, albo walki gdzieś tam znajomych lub osób, którym kibicuję. No, widziałem walkę Mateusza Gamrota z Marianem Ziółkowskim, naprawdę postawił mu twarde warunki. Myślę, że to też dużo wynikało ze stylu Mariana, jest naprawdę to też utalentowany chłopak, ma bardzo niewygodny styl, no ale zapasy jednak to już jest światowa klasa, jeśli chodzi o Mateusza Gamrota i to zadecydowało o wyniku. No i myślę, że też osiągnie jakby swój upragniony cel, zmierza za ocean i wydaje mi się, że nic się w tej kwestii nie zmieni. To tyle, jeśli chodzi o galę KSW. Porażka Bartka Fabińskiego w ostatni weekend, to było to, co wydarzyło się w UFC. Widziałeś w ogóle tą walkę, obejrzałeś tą walkę, no bo Bartek kiedyś walczył w kategorii półśredniej, wcześniej w średniej, wrócił do półśredniej, teraz z kolei jest w średniej, a ty jesteś zawodnikiem, który też gdzieś obserwuje tych fighterów polskiego rynku. Co możesz powiedzieć? Widziałeś w ogóle tą walkę? Właśnie niestety nie widziałem, więc za dużo nie powiem na ten temat. Widziałem tylko sam ostatni urywek, no ale to jest sport, no. Są zawodnicy, mają czasem lepszą falę, czasem mają gorszą falę, to też jest ściśle związane jakby to z życiem osobistym, na ile uda im się poukładać takie codzienne życie, żeby jak najbardziej poświęcić się sportu. No jaka była przyczyna? No mógł być tego dnia po prostu gorszym zawodnikiem. A jeśli już mówimy o obserwacjach rynku, czeka nas wielka walka Janka Błachowicza. 26 września, to już niedługo tak naprawdę zostało trochę mniej niż 3 tygodnie. To chyba jest zawodnik, którego szczególnie obserwujesz. Tak, Janek Błachowicz, tym bardziej, że jest to zawodnik z moich regionów, Cieszyn, także blisko Bielska-Białej. Miałem okazję się już wiele lat temu poznać z Jankiem. Nie trenowaliśmy razem, bo wiadomo, była duża różnica kilogramów, ale bardzo trzymam za niego kciuki, bo to zwycięstwo to nie będzie tylko jego sukces, ale to będzie też, uważam, sukces, który przełoży się na całe polskie środowisko, jeśli chodzi o MMA i otworzy wiele furtek zawodnikom i też pozwoli wielu uwierzyć w siebie, że po prostu się da, bo ta droga Janka Błachowicza do miejsca, w którym jest, też była bardzo długa i kręta. No właśnie, bo wspomniałem też o tych dwóch zawodnikach w kontekście Twoich przygotowań, Twoich deklaracji, że chciałbyś tam kiedyś trafić i wiadomo, że nie jest to droga usłana różami. Przed Polakami nikt czerwonego dywanu, biało-czerwonego dywanu nie rozściela, więc zdajesz sobie sprawę, że to może być bardzo trudne. Tak, ale wtedy też jest największa satysfakcja tak naprawdę, jeśli po drodze są te przeszkody, tak naprawdę to nas wzmacnia, to nas buduje i liczy się po prostu to samo dążenie do sukcesu. No, nic łatwo nie przechodzi tak naprawdę, zależy kto po prostu jak wysoko mierzy.
Michał Labus trafi do organizacji Fight Exclusive Night, bo żeśmy o to mocno walczyli też. Tak. Gdzieś tam Pawłowi Jóźwiakowi słyszałem głowę też o Michała Labusa. Jego rywal Kasper Koziorzębski okazał się całkiem dobrym zawodnikiem. Kolejna wygrana teraz w organizacji KSW w debiucie. Pokonał Adama Niedźwiedzia. To ci chyba nie umknęło twojej uwadze. Akurat walkę Adama, który jest moim kolegą, niejednokrotnie mieliśmy okazję trenować razem, oglądałem. No szczerze mówiąc, wiadomo, kibicowałem koledze, ale dał się złapać na to, co Kacper po prostu ma mocne, czyli te niskie kopnięcia. I mam wrażenie, że po prostu też nie do końca był sobą. Szybko jakby się spalił, takie miałem wrażenie, że tu była ta kwestia, bo jeśli chodzi o umiejętności, o warunki fizyczne, to miał wszystko, żeby tą walkę wygrać. No ale to tak w sporcie właśnie bywa. A propos Michała Labusa, no to słyszałem też właśnie wywiad i też rozmawialiśmy z wodarzami na ten temat. Są zainteresowani, więc myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy siądą razem do stołu. To fajnie, bo będziesz zawodnikiem, który walczy w dwóch organizacjach, on akurat gdzieś tam zasili, być może zawsze może na zakładkę wejść, tak, no bo jest świetnym zawodnikiem, to trzeba przyznać, że to jest zawodnik, który no może tutaj też, na pewno nie odstaje dużo na przykład od Kacpra Koziorzębskiego, bo obejrzałem tą walkę i faktycznie ta walka była bardzo wyrównana. Mhm. Tak, rekord akurat nie świadczy o umiejętnościach tutaj Michała Labusa, to jest zawodnik, który bardzo ciężko pracuje, którego to też jest po prostu pas. I uważam, że umiejętności ma dużo większe niż do tej pory pokazał. No jeżeli udałoby się zakontraktować go jako zawodnika FEN, no to może w końcu będzie miał okazję pokazać to polskiej publiczności. Robert, czego ci życzysz na koniec w przygotowaniach w tym okresie do gali? Zdrowia przede wszystkim, braku kontuzji, a nad resztą cały czas ciężko pracuję. I tego ci życzę, dziękuję bardzo ci za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.